tego, żeby zmieniać model gospodarczy w Polsce właśnie na taki, który też wynika z planu odpowiedzialnego rozwoju, żebyśmy dążyli do gospodarki obiegu zamkniętego, też aby wydłużać cykl życia produktu. Tutaj z pomocą przychodzi tak zwana odpowiedzialność producentów i zobowiązania, które będą na nich nałożone, dzięki czemu będą musieli ten produkt będzie musiał nam służyć dłużej, bo dzisiaj bardzo często w naszych domach, kiedy mamy mikser sprzed 20 lat, on bardzo dobrze działa, a ten, który kupimy na promocji, psuje nam się właśnie po 2 latach, a nawet wcześniej. Chodzi o to, żeby też wrócić do pewnych dobrych praktyk, jak serwisy, w których mogliśmy naprawić nasze żelazko, czy nasz wspomniany wcześniej mikser, prawda? Bo bardzo często jest też tak, że te produkty, które kupujemy, no nie nadawały się na naprawę, bo naprawa była nieopłacalna. Ale ten obszar na pewno też jest poruszany, kiedy mówimy o właśnie tej polityce zasobu oszczędnej, więc temat, którego pan dotknął, jest niezwykle istotny i on jest przedmiotem pracy nie tylko ministra środowiska, ale także ministra przedsiębiorczości, całego rządu, żebyśmy mogli wykorzystać tą globalną debatę już dzisiaj o gospodarce obiegu zamkniętego do tego, żeby właśnie zapewnić obywatelom, ale także zapewnić obywatelom właściwy wzrost gospodarczy, ale także jednak no, zmniejszać tą presję na środowisko, nie marnować zasobów, które zostały nam powierzone, a które musimy przyszłym pokoleniom w jak najlepszym stanie przekazać, no, co jest ideą tego integralnego rozwoju. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Przypomnę, konferencja COP24 w Katowicach od 3 do 14 grudnia, to jest konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu. Dziękuję. Jeszcze słowo na podsumowanie spotkania, panie ministrze. Ja bardzo dziękuję za zainteresowanie. Myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie, na które składa się ta kilkuletnia praca polskiego rządu, kolejnych ministrów środowiska. Dzisiaj będziemy mieli prezydencję, bardzo ważny element. Będziemy także bardzo starali się akcentować w ramach koordynacji unijnej i aktywności tam polski dorobek, polskie doświadczenie, tak żeby zapalać i zachęcać innych do konkretnych działań na rzecz wspólnego porozumienia. Myślę, że to jest duży wkład, który Polska jako wiarygodny partner może dać wspólnocie międzynarodowej. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie ministrze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Dziś mówiliśmy o przygotowaniach do COP24, cele polskiej prezydencji przedstawialiśmy. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. Były to porady ekologa. Słuchają państwo Radia Maryja. Zapraszamy do wysłuchania wczorajszych aktualności dnia. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z mocnych mógł nazywa. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z wązek burta wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, pytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł mi najlepszy czas? Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Na poniewierkę wygnał w świat. I kto zatraci? Pan poseł Stanisław Piotrowicz, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu. Panie pośle, Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Ta nowelizacja zakłada to, że sędziowie, którzy mocą prawa przeszli w stan spoczynku, będą mogli wrócić do Sądu Najwyższego. Pani prezes Gersdorf będzie dalej prezesem Sądu Najwyższego. No więc pytanie, po co to wszystko? Dobrze, że ojciec o to pyta, bo mogę się w kilku zdaniach do tego odnieść. Oczywiście każdy z nas chciałby, aby reformy przebiegały w sposób niezakłócony i aby jak najszybciej można było czerpać owoce z tychże reform. Niemniej jednak trzeba też wiedzieć, że nie wszystko jest takie proste. Polityk winien być rozliczany nie tylko z podejmowanych działań, ale ze skutków tych działań. I w związku z tym musi również uwzględniać nie tylko uwarunkowania wewnątrz kraju, w Polsce konkretnie, ale i również pewne uwarunkowania międzynarodowe. Czasami chciałoby się, bo przecież każdy polityk ma takie zamierzenia, ażeby cel osiągnąć jak najszybciej i prost. Ale bywa tak, na skutek złożoności materii, że czasami musi wykonać pewien krok nawet do tyłu, po to, żeby mógł wykonać potem kilka kroków do przodu. Polska znajduje się w tej chwili w szczególnej sytuacji. Chciałbym, żeby to dotarło do naszych rodaków. Mianowicie to jest specyficzna sytuacja, w jakiej znajdujemy się, chyba niespotykana w żadnym cywilizowanym państwie, a w szczególności państwie europejskim. Otóż można powiedzieć, że niektóre partie są tak na dobrą sprawę partiami zewnętrznymi. Partiami, które starają się nie przyznawać do polskości, wręcz mówią, że nie są Polakami, przedstawiciele tych ugrupowań, ale są Europejczykami. I w związku z tym zabiegają o to, ażeby zahamować reformy w Polsce, bo sprzyjają innemu lobby zmierzającemu do budowania państwa europejskiego, a nie niepodległego państwa polskiego. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że zdecydowana większość Polaków chce, aby Polska tkwiła w Unii Europejskiej. I tą sytuację wokół sądownictwa opozycja wykorzystała do tego, ażeby straszyć społeczeństwo polskie polexitem. Bo ludzie w swej pewnie większości nie chcą, ażeby do tego doszło. Opozycja narzuca tą narrację. I w tych kategoriach należy postrzegać to orzeczenie, jakie zapadło w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Trzeba też wiedzieć, że no, każdy z nas chciałby postawić sprawę stanowczo, honorowo, tylko trzeba sobie zadać pytanie, jakie to będzie miało konsekwencje. Czy aby to honorowe postawienie sprawy nie sprowadzi nas na tą drogę, na którą chce nas zapędzić opozycja. A więc chcą przestraszyć społeczeństwo, że oto Zjednoczona Prawica prowadzi do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. My nie możemy na tą ścieżkę dać wpuścić opozycji z tego względu, że spotkałoby się to z niezadowoleniem społecznym. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że są różne poglądy w społeczeństwie. Chciałbym, ażeby te reformy w sposób niezakłócony posuwały się do przodu. Niemniej jednak musimy uwzględniać te uwarunkowania, w jakich znaleźliśmy się, po to, żeby móc tą reformę do końca skutecznie przeprowadzić. To, z czym mamy teraz do czynienia, to jest pewien zabieg taktyczny, po to, żeby posunąć się dalej z reformą. I wracając do tego pytania, które ojciec postawił, to rzeczywiście mamy już pewne osiągnięcia w zakresie reformy. Te osiągnięcia w dalszym ciągu pozostają. Mianowicie zostały utworzone dwie nowe izby w Sądzie Najwyższym. Bardzo ważna Izba Dyscyplinarna, która została już niemal
niemalże w całości obsadzona. Ona już w tym kształcie, jakim jest, może funkcjonować. I druga izba kontroli nadzwyczajnych i spraw publicznych też została już obsadzona. Zreformowaliśmy Krajową Radę Sądownictwa. To ciało bardzo ważne, bo to ciało decyduje o tym, jakich kandydatów na stanowiska sędziowskie, jacy kandydaci zostaną przedstawieni panu prezydentowi. No i w tym momencie ta nowelizacja, o której tak opozycja grzmi, właśnie po to, żeby wywrzeć pewien wpływ na opinię publiczną, że wycofujemy się, że biała flaga, że z podkulonym ogonem, to nie tak. Bo w zasadzie nowelizacja powoduje to, że wraca około 20 sędziów do Sądu Najwyższego, a w tej chwili wszystkich sędziów jest około 110, przy czym z nowych nominacji jest już 37. Tego rodzaju rozwiązanie, jakie przyjęliśmy, pozwala nam w dalszym ciągu kontynuować reformę. My od tej reformy nie cofamy się, ale tak bywa, że polityk nie może często realizować wprost swoich zamierzeń, musi dokonywać, jak to w sporcie się nazywa, czasami taktycznych uników po to, żeby móc ostatecznie zwyciężyć. A czy, panie pośle, te zapowiedzi takie retoryczne, że nie będziemy ulegać dyktatowi Unii Europejskiej, nie będziemy na kolanach przed Unią Europejską, Frans Timmermans nie ma nic do powiedzenia, to my mamy do powiedzenia w naszym suwerennym państwie. To słyszeliśmy ten język i te zapowiedzi, czy one też były tylko taktyczne, czy to było prawdziwe? To jest prawdziwe i to jest szczere i my w tą stronę idziemy. Dlatego mówiłem o tym, co z reformy zostaje i że będzie kontynuowana. Gdybyśmy w tej chwili nie zastosowali się do tych zaleceń, które uważam po prostu za niesprawiedliwe i nieuprawnione, to jest inna sprawa. Ale z drugiej strony trzeba sobie zdać sprawę, jakie konsekwencje. To są potężne pieniądze liczone za każdy dzień. Polska musiałaby płacić bardzo wysokie kary. I teraz proszę sobie wyobrazić, jaka byłaby narracja ze strony opozycji. Ile to za te kary można by było wybudować w Polsce żłobków, przedszkoli i tak dalej. Ilu rodaków uwierzy w tą narrację, że to jest marnotrawienie potężnych pieniędzy. Z drugiej strony też mamy świadomość pewnego ostracyzmu na arenie międzynarodowej. A więc nierespektowanie orzeczeń polskich sądów. W związku z tym to jest skomplikowane przedsięwzięcie. To nie jest taka sprawa prosta, jakby się komuś wydawało. Więc dlatego tu mówię, są uwarunkowania wewnętrzne i są uwarunkowania zewnętrzne. A my musimy przez ten labirynt się przedrzeć po to, żeby ostatecznie zrealizować to, do czego zobowiązaliśmy się. Warto powiedzieć, że na przestrzeni trzech niemalże dekad niemal każdy rząd dostrzegał konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości. Nikt się tej reformy nie podjął, bo wszyscy wiedzieli, jak będzie trudno. Ten rząd podjął się tej reformy, napotyka poważne trudności. Mówię, niespotykane w cywilizowanych światach z tego względu, że wszędzie, w każdym państwie jest opozycja, w demokratycznym państwie. Opozycja, która odgrywa ważną rolę w państwie demokratycznym, bo kontroluje rządzących. W każdym państwie demokratycznym trwa spór między rządzącymi a opozycją. Ale na arenie międzynarodowym zarówno posłowie rządzący, jak i opozycyjni przemawiają jednym językiem. W Polsce ewenement. Opozycja nie broni interesów Polski, nie broni interesów suwerenności Polski. Wręcz przeciwnie, na arenie międzynarodowej podejmuje daleko idące wysiłki po to, ażeby zwalczać rząd, który realizuje wolę rodaków. Tylko że okazuje się, panie pośle, właśnie, że to, co mówiła opozycja, to, co mówiła Unia Europejska, dokładnie jest zapisane teraz w tej ustawie. No i jakby prorok pan prezes Rzepliński, były prezes Trybunału, który mówił, trzeba wszystko zmieniać tak, żeby było tak, jak było. I chyba do tego doszliśmy. Nie doszliśmy. Dlatego mówiłem o tym, że zostały utworzone dwie
bardzo ważny Izby w Sądzie Najwyższym. Skarg nadzwyczajnych, która będzie mogła reformować niesprawiedliwe orzeczenia. I to jest nowo obsadzona izba. I druga izba, izba dyscyplinarna, która będzie mogła wyciągać konsekwencje wobec sędziów, którzy sprzeniewierzają się przysiędze ślubowaniu sędziowskiemu. A warto zwrócić uwagę na to, że w ślubowaniu, w przysiędze sędziowskiej jest mowa o tym służyć wiernie Rzeczypospolitej, przestrzegać, stać na straży prawa. I, a więc można pokazać, że te ważne zręby reformy zostały osiągnięte. I również została zreformowana Krajowa Rada Sądownictwa, więc to ciało, które ma wpływ na to, decyduje, można powiedzieć, niemalże o tym, kto będzie sędzią w Polsce. Proces reformy wymiaru sprawiedliwości to jest skomplikowany proces. W Polsce mamy około 11 tysięcy sędziów. W związku z tym ważne jest to, ażeby tą misję sędziowania powierzać ludziom nowym, ludziom o przepojonych troską o dobro wymiaru sprawiedliwości, przepojonych troską o państwo polskie i o naród polski. To jest szalenie ważne. Ale do Sądu Najwyższego wrócą ci, którzy są starymi sędziami, więc... Drogi ojcze, wróci ich 20 i na krótko. Ale realizacja w tym zakresie pozwala na to, że możemy kontynuować reformę dalej. Dokonywać dalszych obsad. Gdybyśmy tego nie zrobili, mielibyśmy zablokowaną możliwość reform. A gdybyśmy odrzucili to, powiem wprost, niesprawiedliwe orzeczenie, no to bylibyśmy skazani na zapłatę potężnych pieniędzy, które Unia Europejska takimi czy innymi sposobami od nas by wyegzekwowała. I dlatego ważne jest też, żeby pewna świadomość również narastała w społeczeństwie. Proszę zwrócić uwagę na to, że niektórzy oczekują od nas takiego bardziej twardego, bardziej zdecydowanego postępowania. Niektórzy przyrównują do Wiktora Orbana. Dlaczego my nie idziemy tak zdecydowanie i tak ostro? No to warto zwrócić uwagę na to, jakie poparcie społeczne ma Wiktor Orban. On może zmieniać konstytucję. Ma tak wielkie poparcie społeczne, a w Polsce tego nie ma. W związku z tym potrzebny nam jest też czas, ażeby do naszej misji, do naszych działań zjednać większą rzeszę rodaków. Przecież, co by nie powiedzieć, cały czas mamy większość, ale taką niewielką przewagę. Niewielką przewagę. I każde tąpnięcie, wywołanie niezadowolenia społecznego może spowodować to, że tą większość stracimy. Przy czym nie chciałbym, ażeby tak to postrzegano, że to o nas chodzi, o polityków. Nie. Jeżeli my stracimy większość, to znaczy, że do władzy dojdą ci, o których większość Polaków dziś by nie chciała uwagi. Bo może się okazać tymi działaniami, panie pośle, że nie zdobędziecie więcej głosów niż mają państwo do tej pory, a stracicie wiarygodność wśród tej większości, która jeszcze was do tej pory popierała. Drogi ojcze, ale proszę zwrócić uwagę na to, że gdyby doszło do tego, że Polskę spotkałby ostracyzm na arenie międzynarodowej, gdyby Polska musiała zapłacić ciężkie pieniądze, to pewna część tych, którzy nas dziś popierają, również by uległa tej propagandzie, że wyprowadzamy Polskę z Unii Europejskiej. A ludzie nie chcą wyjścia z Unii Europejskiej. Nasi zwolennicy również tego nie chcą. Czyli jak rozumiem, opozycja znalazła taki mechanizm tego polexitu, który wykorzystywała w wyborach samorządowych, tak, który bardzo zabolał Zjednoczoną Prawicę, który państwo mówią, że jest niesprawiedliwy i pewnie jest, bo takich zapowiedzi wręcz przeciwnie, była mowa o pozostaniu w Unii Europejskiej. To wszystko prawda, ale przecież ten mechanizm będzie wykorzystywany teraz, jak okazał się skuteczny, na każdym kroku. Ale czas też robi swoje. Czas robi swoje. W szczególności chodzi o to, żeby dotrzeć do coraz szerszej opinii społecznej z naszym przekazem. Ażebyśmy znaleźli zrozumienie dla zaistniałej sytuacji i aby poparcie dla ugrupowania rządzącego było większe. Jeżeli jest większe poparcie, można sobie pozwolić wtedy na bardziej zdecydowane kroki. Nie możemy
toczyć walki dziś na wszystkich frontach. Ostrej walki na arenie międzynarodowej przy takim poparciu, jakie jest w tej chwili. Trzeba zadbać o to, ażeby poparcie dla dobrej zmiany było jeszcze większe. Opozycja czyni wszystko, ażeby wystraszyć część naszych zwolenników, że oto wyprowadzamy z Polski z Unii Europejskiej, a przecież Polacy nie chcą być wyprowadzani z tej Unii. Państwo rozmawiali z Komisją Europejską. Jak rozumiem, no tutaj dochodziło do jakichś negocjacji, do rozmów. Wymieniali się Państwo argumentami, więc proste pytanie, w czym w takim razie ustąpiła Komisja Europejska? Bo my ustąpiliśmy, no choćby tą ostatnią nowelizacją, praktycznie wróciliśmy do punktu wyjścia w zakresie obsady Sądu Najwyższego. Trudno powiedzieć, dlatego że gra się w dalszym ciągu toczy. Mianowicie mamy do czynienia z zabezpieczeniem, z postanowieniem zabezpieczającym i wszystko wskazuje na to, że mogłoby zapaść tej samej treści orzeczenie ostateczne. Natomiast nowelizacja w moim przekonaniu czyni bezprzedmiotowym dalsze postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Ale to tylko dobra lub zła wola Komisji Europejskiej decyduje, ponieważ nie ma obowiązku wycofania z Trybunału tej sprawy. Drogi ojcze, czasami trzeba też również i czasu. Przecież w Europie też zmieniają się nastroje. Jesteśmy w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Doświadczenia Polski, Węgier są również znane innym państwom europejskim. Włosi też zaczynają dostrzegać to, że Unia uzurpuje sobie nieprzynależne jej prawa. Mówię o pewnych instytucjach unijnych. A więc ta nowelizacja to również danie sobie czasu po to, żeby wzrosła nie tylko świadomość wśród naszych rodaków, ale żeby i wzrosła świadomość wśród innych państw europejskich, a ona narasta, tych państw unijnych, i widząc niesprawiedliwe traktowanie Polski, to również im otwiera oczy, a zatem myślę, że dojdzie również do pewnych zmian na forum Unii Europejskiej. I o to nam właśnie chodzi. My nie chcemy wychodzić z Unii, ale chcemy, ażeby ta Unia zmieniła się, ażeby była Unią suwerennych państw, natomiast zwyciężały trendy do budowania jednego federalnego państwa unijnego. Na to naszej zgody nie ma. A zatem polityka zmierza w tym kierunku państwa polskiego. Być w Unii, mieć kształt na przyszłość, mieć wpływ na przyszłość tej Unii. Tylko niestety to są te okoliczności, panie pośle, mam wrażenie, które coraz mniej zależą od nas, a my po prostu będziemy patrzeć, jak ta, w którym kierunku ta Unia i wybory i to wszystko pójdzie, bo może się wtedy okazać, że będziemy mogli coś przeprowadzić, ale to jest takie, ale mało od nas zależne. Przestajemy być tym czynnikiem, który ma wpływ na to, co się dzieje. No, my się przecież o to zabiegamy i o to walczymy. I właśnie cały ten spór przecież między Polską, Węgrami a Unią Europejską polega na tym, że nie chcemy ulec dyktatowi Unii, chcemy mieć wpływ na to, co się w Unii dzieje. I stąd polska dyplomacja, polski rząd podejmuje wysiłki. Oczywiście to nie jest tak, że można z poniedziałku na wtorek osiągnąć pewne sukcesy. Ta praca trwa i miejmy nadzieję, że przyniesie takie efekty, że to Unia zmieni się, bo w tym kształcie i takie działanie unijne szkodzi po prostu samej Unii Europejskiej. Ta Unia Europejska zniechęca do siebie poszczególne kraje unijne, bo nie na to się wszyscy godzili, ażeby podlegać dyktatowi. No i teraz jest kwestia... Ale właśnie jemu podlegamy, panie pośle, bo drogi ojcze, ta nowelizacja na to wskazuje. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Przecież trzeba postępować roztropnie. To jest pierwsza rzecz. Druga, zwróćmy uwagę na to, czy Brytyjczykom łatwo idzie. Nie idzie im łatwo, a przecież kraj o dużym potencjale gospodarczym, militarnym, i też im łatwo nie idzie. Ale widać, to niezadowolenie w innych państwach unijnych zaczyna narastać. No i myślę, że tutaj...
polska dyplomacja też odgrywa istotną rolę. Panie pośle, nie wiem, czy czytał pan w Gazecie Wyborczej, no ona raczej jest... Tej gazety nie czytam. Taką gazetą, która pokazuje pewne trendy i kierunki, a czasem wyznacza linię frontu. No i możemy przeczytać tak. Chodzi o znacznie wyższą stawkę, o los nowej Krajowej Rady Sądownictwa, a w związku z tym także o los nowych izb utworzonych w Sądzie Najwyższym. Czy nie obawia się pan, że za chwilę, a Naczelny Sąd Administracyjny już zdecydował, że zada Unijnemu Trybunałowi Sprawiedliwości 5 pytań prejudycjalnych dotyczących konkursów do izb Sądu Najwyższego, do tych nowych izb, o których pan wspominał. Pyta też o sposób wyboru nowej Krajowej Rady Sądownictwa, bo zdaniem prawników dwie izby Sądu Najwyższego oraz KRS powinny do czasu rozstrzygnięcia sprawy zawiesić działanie. Czy za chwilę nie będzie zablokowana wybrana przez państwa KRS i te dwie izby, które są takim osiągnięciem reformy, za chwilę znowu zostaną zablokowane? Dobrze. Oczywiście wiemy, że takie zagrożenia istnieją. One tylko pokazują to, jak trudno przeprowadzić reformę, jak zmasowany atak jest na Zjednoczoną Prawicę, atak zewnętrzny i atak zewnętrzny. To jest sytuacja niespotykana. To jest sytuacja niespotykana w innych państwach, bo przecież wszędzie opozycja na forum międzynarodowym współdziała z rządzącymi. To tylko w Polsce jest inaczej. Tylko w Polsce jest inaczej i przywołuje to na myśl pewne skojarzenia historyczne, o czym przecież dobrze wiemy. Ale czy też, czy też powiemy, panie pośle, za chwilę, że trzeba zrobić krok do przodu, żeby zrobić dwa kroki do tyłu? Drogi ojcze, już o tym mówiłem. Potrzeba czasu na pewien wzrost świadomości społecznej, pozyskanie większej liczby zwolenników Zjednoczonej Prawicy, bo przecież to wtedy poczynania rządu też zależą od tego, jakim poparciem społecznym się zależy, na jakie poparcie społeczne może liczyć. Jeżeli poparcie społeczne jest duże, to można stawiać na arenie międzynarodowej bardziej zdecydowane i twarde kroki. W sytuacji takiej, kiedy zabiegamy o to większe poparcie. Z drugiej strony to, o czym wcześniej mówiłem, świadomość na arenie międzynarodowej, że instytucje unijne uzurpują sobie coraz więcej nieprzynależnych im praw, no, dociera do innych członków Unii Europejskiej. I to też stwarza nową jakość na arenie międzynarodowej, a więc potrzeba też nowej jakości na arenie międzynarodowej, nowej jakości na arenie polskiej, a to na to wszystko trochę czasu potrzeba. I ta nowelizacja daje pewien oddech. A w szczególności nie blokuje dalszych reform. Dziękuję bardzo. Pan poseł Stanisław Piotrowicz, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Z panem Bogiem. Z panem Bogiem. Do usłyszenia. Kłamstwa, obudź się, pozwoła, nie popadnie kłamstwa, dwa.
No, ministerstwo otworzyło jeszcze trzecią furtkę.